Show. Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie na mapie kopalnię piątotirowy czechosłowacki Magic, czyli Skoda T24. Też bardzo rzadko pokazywany przeze mnie na kanale, a już na szóstym tierze, przypominam, jest bardzo przyjemny magazynkowiec, pierwszy magazynek czechosłowacki, a później dopiero oczywiście 9 i 10 super medy, które bardzo oczywiście polecam. W tym odcinku na Skodzie T24 jedzie Kumpel 09. Cześć kumplu. Cześć wszystkim. Fajny nick, kumpel. Tak raczej... Po przyjacielsku. No, jesteś po prostu kumplem wszystkich graczy. Nie zachowujesz się jakoś takoś nerwowo, nie przeklinasz, nie popychasz, nie zabijasz. Po kumpelsku. Dokładnie, nick też, końcówka nicku również zachęca do bliższego skumplowania, jednak 05 i 07 było już zajęte. Czyli było wiele kumpli. Słuchaj, jest to bitwa spotkaniowa. Oczywiście na bitwie spotkaniowej, przypominam, mamy w górnym prawym rogu kapa mapy, no i albo wszyscy się zabijają, albo kapują. Zazwyczaj na spotkaniówkach wszyscy się zabijają. Ty za daleko nie pojechałeś od respa, w zasadzie tylko podjechałeś do góreczki. To może powiedz na początku właśnie, dlaczego akurat to miejsce wybrałeś. No i może jeszcze warto przypomnieć, że to była twoja dziś pierwsza bitewka, nie? Dokładnie tak jak mówisz, pierwsza bitwa. Trochę pomogłem w domu, a podjechałem na to miejsce dlatego, że ten czołg nie wyróżnia zbyt dobry pancerz. Załoga też nie ma 100%, chociaż jak niektórzy spostrzegą zaraz, pokaże się żarówka. Żarówka została zakupiona z dyrektyw. Natomiast ta miejscówka daje mi przestrzał, no jak widzicie tutaj na lewą stronę, gdzie pojechało T-34 i Matilda. Następna zaraz dojedzie. Jak i również na środek, gdzie teraz przyjeżdża KW-2, KW-1. Szkoda, że ten kamienik teraz zesłania. Czyli, tak jak słyszeliście, te dyrektywy, które zdobywa się... Właśnie, jak najlepiej się zdobywa te dyrektywy? Bardzo dobrze jest grać bitwy rankingowe, chociaż teraz ich nie mam. Ja osobiście wbiłem 15 rangę Super Conquerorem i zachęcam każdego, żeby to grał. Moim zdaniem nagrody są naprawdę przyzwoite, a obligacji wpada naprawdę dużo. I korzystajcie z dyrektyw, bo to naprawdę bardzo tanie. A żarówka zawsze się przydaje w bitwie. Właśnie myślę, że to jest dobry, o ile nie jeden z lepszych sposobów właśnie wykorzystania tych dyrektyw, czyli rozpoczynacie gałąź, ty właśnie postanowiłeś ekspić czechosłowackie pojazdy, no i wiadomo, na początku nie mamy żarówki. O, i teraz ta żarówka się pokazała. Oczywiście wiadomo, z żarówką gra się lepiej, no bo wiadomo, kiedy cię widzą, więc można teraz... Chociaż nikt do ciebie nie strzela. No nie, nie, tutaj akurat bardzo fajna pozycja. Niektórych szykuje, że tak powiem, uwaga lornetki założonej. Na tych tierach bardzo się przydaje lornetka, ponieważ większość czołgów, raz, że nie ma 100% załogi, dwa, większość czołgów z tego poziomu nie posiada zbyt dobrego zasięgu widzenia, to lornetka daje nam ten komfort podjechania gdzieś bliżej za jakiś krzak i może, a nuż, coś się wyspotuje. Bardzo często tak jest, więc naprawdę polecam na niższych tierach włożenie tej lornetki, zamiast tak w moim przypadku ewentualnego skupiacza. W każdym bądź razie, jeszcze tylko tak powiem, że użycie dyrektywy na żarówkę to jest 8 dyrektyw. Ty mówiłeś mi przed bitwą, że zarobiłeś chyba 10 tysięcy na tym Conquerorze, Super Conquerorze, nie? Tak, za te wszystkie 15, że tak powiem, rank uzbierało się aż 10 tysięcy. Szkoda tylko, że nie można od razu kupić jakiegoś fajnego czołgu za te 5 tysięcy. Tu tam biegna 907, gdzieś inne czołgi za kampanię. Ale te dyrektywy jeszcze tak, bo na razie
ta bitwa zaraz się zacznie ciekawsza. Na razie jesteś w tym jednym miejscu, no i cóż, jest to dobre miejsce, no bo cały czas bijesz, już 3 kile masz i 1000 obrażeń. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o zakup dodatkowego ulepszonego modułu, na przykład ulepszonej wentylacji czy ulepszonego ładowania, to pamiętasz, ile to kosztuje? Ulepszana wentylacja na tym typu pojeździe to będzie 150 tysięcy kredytów, natomiast... Ale nie, chodzi, chyba 300 000. Chodzi o za dyrektywy, te ulepszone... A za dyrektywy? To... Chyba uporządkowany magazyn amunicyjny to... Znaczy nie, dosyłacz. Jakiś dyrektywa do dosyłacza to chyba będzie 6 dyrektyw. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektywy za... Raczej te dyrektywy za skille, one są o wiele droższe. Ale my tu tak sobie gadamy, a zostały 2 czołgi, już praktycznie kontra 7. Tak jest, tak jest. Już się zaczęło robić gorąco. Mhm. Tutaj ten nietrafiony strzał od Hetzera. Nie wiem, gdzie to poleciało. Przepraszam, że tak cały czas o tych dyrektywach. Znaczy, nie zrozumiałeś mnie, ale już zakończmy ten temat z tymi dyrektywami. Jest 7 czołgów na 2. Matylda, wiadomo, bardzo groźny, szybkoszczelny, czwartotierowy czołg. Ale on ma chyba chałupicę. Ja bez XVM-a gram, ale tak przypuszczam, że to był początkujący gracz. Sobie założył, że tak powiem, fajne pociski HE. Też go bardzo gorąco pozdrawiam. Też korzystałem kiedyś. A tutaj Hetzer się pokazuje. Szybki strzał. Mhm. No i zostało 5 pojazdów. No ale cóż, Valentine zginął, więc zostałeś sam. AT-8, przypominam, jest to czołg, który ma bardzo mocny przedni pancerz, na szczęście z weak spotem na włazie, no i wiadomo, tyłek jest miękciejszy. No więc... właśnie, a propos tego weak spota, zaraz okaże się rzecz przedziwna dla mnie, ponieważ penetracja tego pojazdu nie wystarcza, żeby spenetrować ten weak point, jakim jest wieża. Prawdopodobnie po buffach wzmocniona. Tutaj szczęśliwy strzał w SU. 185 penetracji. 185 penetracji, zobaczymy. Teraz, no... Sotwa sześmygo szkrabli. Właśnie, jeżeli chodzi o Skodę, bo wiadomo, szóstotirowy czołg, moim zdaniem o wiele przyjemniejszy. Ponieważ ma już magazynek, można się przyzwyczajać do tych czechosłowackich magazynków delikatnie. Ale piąteczka, jakbyś mógł jeszcze... Teraz oczywiście będziesz, zaatakujesz AT-8. Tylko, że na razie... Tutaj już, że tak powiem, wrzucamy wsteczny bieg. Coś nie tak. No. Jednak wiadomo, no trzeba go jakoś zaatakować najlepiej z tyłeczka. Ale jakbyś mógł jeszcze przed tym atakiem na niego powiedzieć... Co fajnego jest właśnie w tym piątotierowym Magicu? Co można by było zaliczyć do zalet, a co jest na przykład no niezbyt fajne twoim zdaniem? Na pewno wielką jego zaletą jest już wymaksowany silnik. Daje to naprawdę przyzwoitą mobilność. Gąsienice też dobrze całkiem skręca moim zdaniem. Na pancerz bym nie liczył i tak jak w tej bitwie zostało pokazane, najlepiej przytrzymać to HP do końca, a potem właśnie na to HP zagrać. Mhm. Tak jak został Chaffy, Leopard, to może by się coś odbiło. Mhm. Jak widzicie, co 4,80, oczywiście tu załogi nie ma najwspanialszej, czyli można zejść jeszcze niżej. No i wreszcie udało ci się wymanewrować. Sprawdzenie skały, czy tam jakiś Leopard bądź Chaffy by nie jechał, to już się dziwiłem, czemu oni do niego nie dojechali. No właśnie, gdzie te dwa lighty? Szczerze mówiąc, powinny pomagać, a ich nie ma. W ogóle nie ma. Trochę miałeś szczęście, że te lighty, jeden light ma 6000... Zobaczymy, co się z nim stanie. Tak, 6000 bitew na Chaffim i 59 WN-a, więc... Nic nie robiąc w bitwie robi się takie WN-y. Więc nie rozumie, o co chodzi. No zobaczymy, jak on robi te WN-y, zaraz to zobaczymy. A drugi gracz jest trochę bardziej skuteczny, bo ma 73 WN-a, ten light. No i ich głupota, no nie obserwowali minimapy, nie wiedzieli, że pomoc potrzebuje Tedek. Ty tak naprawdę byś miał
przesrane, gdyby oni zaczęli mu pomagać. Tak, jakby Chaffee podjechał na, razem z Leopardem gdzieś na K4, Chaffee zacząłby go osłaniać, Leopard by podjechał. Jeden dobry magazynek i już idę w diabły. Mhm. W każdym razie już masz 9 zniszczonych pojazdów i czekają cię jeszcze 3, czyli Metal Pula, Metal Kołbanowa, ich zbliża się też chyba Fadin, bo ostatnie 5 pocisków. Dobra, więc cóż, no trzeba jechać, No i zaraz zobaczycie pana Chaffee'ego. Tak, więc coś myślałem, że coś się stanie. Tutaj jest Chaffee, czyli tak się robi WN-y po 6000 bitew, ale on żyje. Patrzcie. Szybka zmiana amunicji, ale, ale obrócił się do ciebie. No. 3 pociski, Leopard. Przypominam, że Leopard ma super działko. Tak naprawdę mógłbyś mieć problemy, gdyby... Bo on ma tam... Teraz czekam, aż zniknę. I jedziemy. Być albo nie być. Wiedziałem, że mam go na strzałach. Ktoś mi tam wcześniej na czacie pisał. Jest. I pierwszy teraz strzał. Przycelujemy, jedziemy. Co jest zgrane? Co jest? 2 pociski. No. No i słuchaj, pewnie. Kwestia jest taka, że została artyleria. Artyleria, która ma 190 HP. Ty masz jeden pocisk odłamkowo-burzący, który ma uszkodzenia 175. Jeżeli dobrze nie wylosuje, musisz staranować. Ale pamiętaj, że jak strzelisz i staranujesz, nie będziesz miał Fadina. Dokładnie. Więc trzeba... Tutaj będzie teraz szukanie. Szukamy artylerzysty. Trzeba bez XVM-a, bez żadnych modyfikacji. Zaraz go poluję, może upolujemy. Myślałem, że jest za skałą na A1 i dopiero był problem. Aż tu nagle jest. Pojawia się chyba bodajże Kegel. Jak widać, nie miał żarówki. Odstrzelił. Cieszy się z bota, nawet wystrzelił. Dobra, teraz zauważył, że, jedziesz. To się cofa. No i strzał. Czekamy. A, taran i strzał, tak jest, Najpierw taran, a później strzał. Nie pomyliło mi się, bo gdybyś, najpierw strzelił, a później staranował, to nie byłoby Fadina. No i cóż, słuchajcie, z takiej na początku trochę nudnawej bitewki w jednym miejscu zrobił się niesamowity wyniczek, no bo zobaczcie ten wysyp medali. Zawsze jak mówię, jak jest Pul i Kołbanów, no to musi być super bitwa. A tutaj jeszcze mamy Lew Hasiego, czyli dwa czołgi wyższego tieru oraz Fadin, bitwa do ostatniej pestki. No oprócz tego wiadomo, High Caliber. Na piątym tierze 2830 obrażeń, 12 kili i 1687 bazowego expa. Jesteś na minusie. No na minusie jak w standardzie. W takich bitwach, chociaż Fadin to już był mój drugi, konkretniej tego pierwszego zrobiłem chyba 6 lat temu, radziecką martą Su-18, nie pamiętam jak ja to dokonałem, ale w statystykach jest. Apul? Apul jest pierwszy. Pierwszy. Kołbanow tak samo. I to taki? Kiedyś miałem sytuację pancerem S-35, 9 kili, ale niestety koleś się na mnie przyczaił, cruiser bodajże 2 albo 4, z chałubicą nie miałem żadnych szans. Dobra, to w zasadzie tyle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czechosłowackie medy, ja je bardzo polecam, chociaż mało nimi gram w tej chwili. Dziesiątka, dziewiątka, moim zdaniem super. Przeładowanie 20 sekund. To taka alternatywa do tego, co teraz będzie w patchu z włoskimi czołgami. Ja myślę, że czechosłowackie czołgi bardzo fajne, szczególnie szóstka, dziewiątka, dziesiątka, a po drodze chyba nic specjalnego. Tak mi się przypomina. Dobra, ja bardzo dziękuję kumplu za pokazanie bitewki. Na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić mój cały klan 4FG. I tak w sumie to tylko brata jeszcze, bo mi nie przeszkadzał. Tak jest. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.